Hej, witam. Cześć. Cześć, witam. Jak mnie słychać, jak mnie widać? Ja Ciebie słyszę i ja Ciebie widzę. Skoro ja Ciebie widzę i słyszę, to znaczy, że inni chyba też, ale mogliby w sumie napisać, moglibyście napisać, czy nas w ogóle tutaj dobrze słychać, czy nas dobrze widać, czy nie ma żadnych jakichś problemów. Wiecie, jak to jest? Tu się jest dwiema osobami, a w TVN pracuje 200 osób. Ludzie by chcieli, żeby wszystko było tak, tak jak TikTok, nie? Jak w telewizji. No tak, chcieliby, żeby to było jak telewizja. Na przykład od samego obrazu pracuje, wiesz, kilkadziesiąt osób, jeszcze innych kilkadziesiąt osób pracuje od prezentacji, jeszcze inne od innego i tak wiesz. Tu już spoglądam. Lepiej. Widać, słychać. Dobra, jest git. Ludzie napisali, że widać nas i słychać. Witam w rozmowie Piszanina. Na pierwszy front idzie najmłodszy Dariusz Kaczkowski. To jest, witam serdecznie, witam wszystkich. To jest pierwsza kawa Piszanina. O mały włos bym zapomniał sobie zrobić kawę. Ale zobaczyłem... No słuchaj, jak kawa to musi być, jak kawa z Piszaninem. No wiesz, jakby to powiedzieć, o wielu rzeczach się nie pamięta, ale zauważyłem, że miałeś kawę, więc od razu poleciałem i sobie zaparzyłem. I to jest kawa, ktoś tam pisał kiedyś w komentarzach, że ja nie piję tej kawy naprawdę, że ja to udaję. Nie, no nie będę rozlewał przecież dla siebie i że tak powiem, nie będę teraz demonstrował, ale mam tam kawę, zrobiłem. Powiedz mi, Dariusz, jak w ogóle dzień minął? Przykładowo dzisiaj, jest kampania. Co robiłeś dzisiaj? Wiesz co, dzisiaj na spokojny był dzień. Dzisiaj tak naprawdę, jeden z niewielu takich spokojniejszych dni. Natomiast gdzieś tam, wiesz, jeszcze troszeczkę w pracy dzień spędziłem. Natomiast dzisiejszy akurat dzień był taki luźniejszy, troszeczkę pojeździłem, posprawdzałem jeszcze swoje miejsca, gdzieś tam wywieszając wcześniej banery, czy wszystko jest z nimi ok, także jest ok, sprawdzone. I ile Ci nakradli już banerów? Ile Ci pozrzucali? Wiesz co, nie zdążyłem chyba wszystkich policzyć i sprawdzić tak naprawdę, natomiast tego, co wiem, co mi wiadomo, no to jest chyba ze 3-4 tam banery. Nie wiem. Ujdzie. O tych, co ja wiem, no nie? Natomiast... A jak się jechało do twojego biura wyborczego? Bo to twoje biuro wyborcze jest na Kościuszki. Świecą się światła na Kościuszki w tym momencie, czy nie? Ciemno. Ciemno, nie? Ja też jechałem, nie wiem, z ping-ponga wracałem. Wczoraj wracałem, słuchaj, to jak dyskoteka, świeci, nie świeci, normalnie... No tak jest, no. Raczej nie z oszczędności. Już my możemy. Darku, zresztą przeszliśmy tutaj w rozmowie na ty, moglibyśmy robić tutaj pan i w ogóle, ale na co dzień też rozmawiamy ze sobą na ty. Sama młodzież bierze udział w rozmowie, więc... Więc że będziemy mówili na ten. Ale powiedz mi, dlaczego taki młody człowiek zdecydował się na kandydowanie na burmistrza? Powiedz mi, co spowodowało, że powiedziałeś, ja chcę zostać burmistrzem Pisza? Wiesz co, tak naprawdę to swoją decyzję, taką ostateczną, oczywiście ja sam podjąłem, natomiast było dużo takich głosów, wywoływań mnie do tablicy również na przestrzeni tam kilku lat, no bo jak wiesz i pewnie ci, co nas oglądają, na pewno jakaś część z nich wie o mojej działalności społecznej i przez pryzmat tych kilku lat gdzieś tam zostałem dosyć często wywoływany do tablicy i było wypisywane startuj na burmistrza, natomiast z drugiej strony, zaraz do tego jeszcze wrócę, natomiast z drugiej strony też, wiesz, jestem urodzonym Piszaninem. Mieszkałem tu za mało lata, uczyłem się, wyjeżdżałem gdzieś tam poniekąd po jakichś tam krajach, w Stanach troszeczkę, ale jednak tutaj ciągnie. No i przez pryzmat tych ponad 30 lat mieszkania w Piszu powiem szczerze, że chyba wymaga troszeczkę to nasze miasto takiego odświeżenia, takiej młodej krwi, nowości, takiej nowej jakości przede wszystkim. No i też wracając do tego właśnie pierwszego wątku związanego z tym wywoływaniem mnie do tablicy, no to odbyłem bardzo dużo rozmów z mieszkańcami, czy to nawet na tych moich eventach, czy tak po prostu na ulicy gdziekolwiek, czy z rodziną i ze znajomymi. Po prostu pchnęli mnie troszeczkę do tej decyzji, natomiast gdzieś tam nie powiem, że myślałem, żeby wystartować, natomiast nie tak wysoko, powiem szczerze. No i na dlaczego nie na radnego? Nie rady może, wiesz, no właśnie tak myślałem, a jeżeli do rady, no to startowałem 5 lat temu od obecnego burmistrza, jednak no tak, ale od razu z grubej rury albo... Albo w kwestię, nie wiem, jakiegoś tam zdobycia pierwszego doświadczenia, czy coś. No, wiesz co, to jest takie, ja powiem szczerze, że przetarłem szlaki trochę startując na radnego, no nie, bo troszeczkę się dowiedziałem więcej i nawet o samorządzie i w ogóle jak wyglądają te całe, wiesz, wybory samorządowe i te wszystkie zgłoszenia, te papierologie, no troszeczkę tego jest. To takie trochę były przetarte szlaki, no ale powiem szczerze, że wcześniej, te 5 lat temu, jak no były tam pogłosy, że kurczę, jakie to jest trudne. Dzisiaj dla mnie, jak my składaliśmy, wiesz, papiery, te podpisy, to wszystko, tylko wystarczy chcieć. Tak, troszeczkę poczytać. Tego wiesz, jest troszeczkę. Wystarczy poczytać, ale wiesz, nie bierzmy mi tego za złe. Ja nie mam nic przeciwko świeżej krwi, wymianie w ogóle totalnie. To chodzi o to mi, że tak czy inaczej będziesz się uczył. Przez pewien czas będziesz się uczył i to będzie czas... Na pewno, no trochę to normalne, prawda? To może być czas trochę stracony dla miasta, dla społeczności. Oczywiście w pewnym momencie się wyuczysz i zobaczysz, czy to jest rzeczywiście dla ciebie, czy nie. Ale wiesz jak jest. Poza tym powiem ci tak... To, że jesteś taki młody i energiczny, pełen energii, to ludzie, to nikt nie zaprzeczy tego. Ale część osób, nawet być może to trolle, być może to troszeczkę tak przykąsa. Doświadczenie pewnie mówisz. Nie, ale mówią, że idziesz tam troszeczkę tak dla, może nie dla beki, tylko tak po prostu tak pokazać. Dobra, co to nie ja, dla prestiżu, żeby potem się chwalić. Nie, no. Słuchaj stary, ja kandydowałem na burmistrza. Wiesz, nie, sama nawet twoja firma nazywa się Autoprestiż, czyli u ciebie ten prestiż jest bardzo ważny i być może, ale pamiętaj, że to nie są moje słowa. Znaczy, w każdej legendzie jest trochę prawdy i oczywiście człowiek lubi ten pewien prestiż, ale takie pojawiają się głosy, że ci wystarczy radny, że tobie by dał samochód do wypolerowania, ale do burmistrza to za wysoko. Słuchaj, nawet wczoraj. Mi kiedyś mówiono, jak zakładałem firmę, nie masz doświadczenia, kurde, może ci się nie udać, wiesz. Jestem już 7 rok tak naprawdę na rynku. I poprzez to, jeśli to bez doświadczenia zacząłem, znają mnie naprawdę w Trójmieście, z Warszawy mam klientów, to jest szeroka gama takich ludzi, którzy zaufali mi i sam to wszystko pociągnąłem. Gdzieś w międzyczasie również, wiesz, jak sam wiesz, organizowałem eventy też bez doświadczenia, a wyglądają one na dzień dzisiejszy jak wyglądają, no nie? Także, wiesz, czyli uważasz, że po prostu jesteś w stanie wejść w temat? To jest stereotyp dla mnie, moim zdaniem brak doświadczenia, bo młody, to jest stereotyp. Znaczy, ja tak przeanalizowałem ogólnie listy osób i twoja kandydatura plus kandydatura Kińskiego, Darka, 2 Darków, jest taka resetująca, czyli praktycznie ludzie, których nie znamy, nie widzieliśmy ich radnych za bardzo, no bo przeglądam i twoje listy. Tam nie ma jakichś osób, które są... Nie są świetni, wszyscy, może inaczej, nie wszyscy powiem, nie ma ani jednego, który jest tak jakby, może zbyt mocno, ale powiem to, zacietrzewiony w tym obecnym samorządzie, no nie? Nie ma nikogo. Są przedsiębiorcy, bardzo dużo przedsiębiorców i zwykłych ludzi również, no bo oni też tworzą nasze miasto. Trzeba rozmawiać, wiesz, ze wszystkimi, czerpać tak naprawdę ze wszystkich stron opinie i jakieś doradztwa tak naprawdę, żeby coś po prostu zmienić takiego realnego. Ale wiesz, teraz trzeba będzie się otworzyć jako burmistrz czy radny, oświadczenie majątkowe, pokazać co się ma, jaki samochód, jakie wartość, ile na koncie i w ogóle. No to nie jest czasami fajne. No poniekąd no nie jest, no może wiesz, ale Krzysztof, jakbym miał coś do ukrycia, to wiesz, to bym pewnie w ogóle nie No jest po to, to jest. No to po to ja jest, nie mam żeby... Ja uważam, że jestem na tyle transparentnym człowiekiem, że nie muszę po prostu ukrywać, że tak powiem, jakieś tego typu rzeczy. No nie? Czyli to nie jest, jak... że da... Tylko to nie, to, czyli to nie jest tak, że ktoś powiedział, Darek, ty nie nadajesz na burmistrza, a ty mówisz hold my beer i... Ja tak mówię, nie, ja tak mówię, że po prostu wiesz, doświadczenie to jest stereotyp, jeżeli nie zaryzykujesz, szampana nie wypijesz, jak to mówią, no nie? Natomiast ja jestem przekonany, że dam radę. Okej. Dobrze, zobaczymy, spojrzymy na... tutaj, gdzieś tutaj mam... na twoje... na twój program wyborczy. Zobaczymy gdzieś tutaj. Powiedz mi jeszcze tak, abstrahując tutaj do tego, czy widać jakieś komentarze, bo tutaj nie mam akurat u siebie nic. Takie wiesz, pozdrawiam młodzież, lepiej być nie może, widać, słychać, wiesz, na razie nie ma tutaj za bardzo... No to nie ma żadnego Ale okej, dobra. To znaczy ja namawiam was tutaj, żebyście zadawali pytania, bo w pewnym momencie możemy przejść na pytanie i możemy wyświetlić te pytania tutaj i jakby wspólnie czy odczytamy, czy jak Darek zobaczy na tym swoim ekraniku gdzieś być może to też przeczyta i na pewno odpowie, zobaczymy. Tylko prosimy o pytania w miarę rozsądne, nie takie wiadomo jakie, nie? Ile kosztuje woskowanie auta? No widzisz, ale jednak widzisz, wbiło ci się troszeczkę. Nie, no, zaczęliśmy od tego, no to wiesz. Nie, ale powiem ci, wiesz, no wiele ludzi będzie teraz ci klepało i tego i powie ci tego, ale czasami te komentarze, chociaż je trzeba brać, wiadomo, nie zawsze... Może nie mogę tak naprawdę, wiesz, to jest... człowiek musi się liczyć z tym, zaczynając tego typu... nowy jakiś rozdział w życiu, że takie rzeczy będą, no to jest normalne, no wszyscy jesteśmy ludźmi i to nie od dziś jest. Słuchaj, napisałeś tutaj, chciałbym, żeby Pisz był miastem otwartym. Chciałbym dla Pisza i jego mieszkańców stworzyć miasto, które będzie przyjazne i otwarte dla wszystkich. Co uważasz, że Pisz jest zamknięty, nie wiem, nie jest otwarty dla wszystkich? Znaczy tutaj pisząc to miałem na myśli, żeby było takie przyjazne po prostu również też dla turystów. Tutaj poniekąd miałem na myśli w takim dużym stopniu turystów, no nie? Których brakuje i bym chciał, żeby tak naprawdę Pisz jako też w całym takim, jako taki Pisz, no i oczywiście samorząd też właśnie był otwarty dla mieszkańców, żeby był przyjazny. On nie jest zamknięty, tylko to tak chciałem po prostu ubrać w takie słowa, że był dla wszystkich. I dla nas, dla mieszkańców otwarty, przyjazny i oczywiście też dla turystów. No nie? Pisz jest bardzo otwarty, czyli można do niego fajnie wjechać i fajnie wyjechać. Szabanu nie mamy, nie? Znaczy, można fajnie do Pisza wjechać i można fajnie z Pisza wyjechać. No, dlatego jest otwarty. I powiedz mi jeszcze o tej sprawczości. Co to znaczy? Pełne oddanie dla służby na stanowisku burmistrza. Bo... sami dobrze wiemy, że obecny burmistrz trochę sprawuje tak autorytarną tą władzę, tak? Tutaj wiesz co, ja miałem na myśli mówiąc sprawczość, żeby przede wszystkim wszelkie umowy, wszelkie działania, wszelkie inwestycje, programy, projekty, wszystko to, co dotyczy gminy i burmistrza, żeby były po prostu cały czas tak jakby monitorowane, przeglądane, no i robione tak jakby z takim wielkim przykuciem uwagi do tego, z takim, wiesz, żeby Kurczę, jak to wiesz, jak to fajnie powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało. Żeby było po prostu wszystko robione z głową, z przemyśleniem, a nie po prostu robimy, a później pomyślimy. To tutaj wiesz, miałem na to tak naprawdę na myśli, żeby w tym kierunku iść. No i takiej sprawczość w sensie, nie wiem, żeby troszeczkę więcej spraw też... Więcej przykływać wagi do wszelkiego typu umów, inwestycji, może tak. Dobrze. Takie, wiesz, i konsultować z mieszkańcami oczywiście, wiesz, wszelkie jakieś inwestycje, czy zmiany nawet, czy... Zamieściłeś coś takiego jak aktywny senior, karta z seniora, miejsce dla seniorów, wspólne spotkania, potencówki itp. itd. Czy uważasz, że nie wiem, że w Piszu seniorzy mają źle? Ja nie. Generalnie jestem przeciwnego zdania, bo uważam, że oferta w Piszu... Są kluby, oczywiście są kluby, wiesz, gdzie seniorzy się spotykają, wyjeżdżają nawet za granicę, za, wiesz, no po prostu spędzają gdzieś tam czas w takich grupach. No nie, bo są te grupy wytworzone i gdzieś tam jeżdżą. Pan Rumiński właśnie się zajmuje gdzieś tam też tego typu rzeczami i opiekuje się, że tak powiem, jak można tak nazwać, tymi seniorami. Natomiast ja tutaj, pisząc aktywny senior, chciałbym stworzyć taki, wiesz, punkt seniora przede wszystkim, takie miejsce, bo to punkt seniora to tak może, wiesz, tak troszeczkę dziwnie brzmi. Natomiast miejsce na przykład w PDK-u, daj Bóg, bo tam będzie bardzo dużo, wiesz, miejsc, jakby udało się jak najszybciej go skończyć. To, że trzeba go skończyć, to swoją drogą. Natomiast byśmy chcieli, oczywiście tu razem z komitetem całym, z całą drużyną stworzyć taki, wiesz, aktywny punkt seniora, gdzie to każdy senior, który, wiesz, no jest ich dużo w Piszu, jest dużo seniorów, którzy są po prostu samotni, wstydzą się wyjść, a oczekują, wiesz, tej rozmowy, tego wyjścia do ludzi, spotkania z rówieśnikami tak naprawdę. I byśmy chcieli stworzyć taki aktywny jeden punkt, na przykład, przykładowo tutaj tylko rzucam, wiesz, w PDK-u na przykład, żeby tak naprawdę w zasadzie w każdej chwili mogli skorzystać z tego miejsca, mogliby na przykład się rozwijać, wiesz, czy kulinarnie, czy jakieś rękodzieła, malowania, wiesz, tego typu rzeczy. Ale to taki inny, zupełnie odrębny od PDK-u, poza PDK-iem jakiś dodatkowy twór by zajmował się tym programem aktywny senior? Jeżeli dałby radę PDK to ogarnąć i mówiąc tak oczywiście kolokwialnie, chodzi o to, żeby albo instytut, znaczy jeżeli PDK by mógł to zrobić, to by oczywiście PDK by to robił, natomiast jeżeli nie, no to można by było, wiesz, kogoś przeszkolonego do tego tak naprawdę wyznaczyć, nawet z zewnątrz, wiesz, no tutaj tak jakby gama wyboru tego typu jest szeroka, bo można... PDK w to aktywować, można osoby z zewnątrz w to aktywować, które po prostu by to pilotowały, by pilnowały tego, no nie? Okej, i piszesz jeszcze o karcie seniora, czyli karta seniora to w połączeniu tutaj jeszcze karta mieszkańca Pisza, tak? Tak, to jest na zasadzie praktycznie tej samej, wiesz, to jest karta mieszkańca, karta seniora ma tak naprawdę w zasadzie bardzo podobne zadanie. Karta seniora wygląda w ten sposób, gdzie działa w innych miastach już i wiem, że po prostu karta seniora działa na takiej zasadzie, że fizycznie jest to, wiesz, po prostu karta taka, jakby sobie senior wyrobił w gminie oczywiście. Upoważniałaby ona na przykład do zniżek do instytucji gminnych, na przykład basen, komunikacja miejska, tego typu rzeczy, muzeum, i instytucje podległe gminie. I również karta seniora by umożliwiała zniżki u lokalnych przedsiębiorców, którzy by oczywiście do tego programu się dołączyli, by weszli w ten program karty seniora i przedsiębiorcy wszyscy, bo tutaj pewnie może paść pytanie, a co przedsiębiorca będzie w takim bądź razie miał, no nie? Z tego, da zniżki dla seniora i co mam? Mniej zarabiać i, wiesz, będzie miał mniej pieniędzy, no tutaj można pokusić się, wiesz, o to, żeby po prostu gmina mogła obniżyć, wiesz, podatki dla takiego przedsiębiorcy, no nie? I to automatycznie, bo ja tak, wiesz, z perspektywy przedsiębiorcy patrzę troszeczkę na tego typu projekty, żeby napędzać jednocześnie tą taką naszą lokalną gospodarkę, no ale senior by mógł mieć no tak naprawdę korzyści z tego, no nie? I tak naprawdę senior by miał w zasadzie największe korzyści, bo no nie ukrywajmy, czasy są jakie są, te emerytury no są jakie są, seniorzy często mają problemy po prostu i gdzieś tam wiadomo, na bardzo często no oszczędzają, zresztą jak my wszyscy, no bo takie mamy czasy. Ale natomiast nie wiem, moja mama nie narzeka, chociaż nie była żadnym SB-kiem. Może ma, wiesz, dużo emerytury. Nie ma dużej emerytury. Nauczycielką była, no, to tylko po prostu klasyczna emerytura. Ale są i 13, 14, teraz wszystko za darmo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Słuchaj, gdziekolwiek ktoś chce, senior, dlatego właśnie troszeczkę się chciałem, żebyś wyjaśnił, bo dzisiaj senior w Piszu ma naprawdę full wypas życie. Choćby tylko chciał, gdyby tylko chciał. Jedyna rzecz to, żeby tylko miał jakiegoś wnuczka. Ale możemy pomijać tych też, co mają te takie mniejsze. No, rozumiem, ale to dałem tylko przykład takiej średniej, no zwykłej. To nie jest, to jeszcze raz powiem, nie jest back. I tych tanich rzeczy typu basen, jakby tylko mieć wnuczka albo dziecko, które wyciągnie na zewnątrz i wtedy będzie... No wiesz, jak w Piszu nie mamy basenu przystosowanego w zasadzie dla osób niepełnosprawnych, no to znaczna większość tych takich, wiesz, starszych osób, które no gdzieś tam poniekąd mają na przykład, wiesz, problem z takim normalnym poruszaniem się, no nie, no to też będzie gdzieś tam to uciążliwe, prawda? I no tutaj by trzeba było najpierw chyba od basenu zacząć. No dobra. Nie no, bo mówię, bo takich programów zniżkowych, tych właśnie typu karta przez dziesiątki lat już miało powstać kilka i jakby żaden nie wypalił tak naprawdę, bo i w poprzednich wyborach miał ktoś robić, jeszcze w poprzedniej kadencji miał ktoś robić i niestety nic nie zrobił w tym kierunku i ta karta po prostu to jest taki temat, który się przewija i nie tylko u ciebie, ale u innych kandydatów i innych komitetów, karta. Przewijał się wcześniej, a to tylko i wyłącznie dlatego, bo tylko się przewijał. I nikt więcej nic z tym nie zrobił. No ale o biletach na plaży napisałeś dzisiaj, no, biletów nie ma na plaży przecież. Nikt za pieniądze na plaży wejście nie bierze. Gdzie napisałem? Na tym, co jest na tym naszym... Że zniżki, karta mieszkańca, bilety na plażę. Tak, bo my, no ja uważam, żebyśmy chcieli tutaj, dlatego ją tak jakby z premedytacją użyłem tej plaży miejskiej. Czyli wprowadzić opłatę dla innych. Symboliczną, wiesz, dla wszystkich i tutaj dla wszystkich, w cudzysłowie, bo jeżeli ktoś by miał kartę seniora i również tą wcześniej wspomnianą kartę mieszkańca naszego lub zwykły dokument z miejscem zameldowania, że jest z Pisza, to miałby bez opłaty wejście. No nie? Tutaj bardziej chodzi mi o turystów. A młodzież, dobra, zostawmy już seniorów, schodźmy w dół, wiekowy w dół. Tutaj napisałeś, że wykorzystać trzeba skatepark w jakiś sposób. W jaki sposób skatepark wykorzystać? Czyli go trzeba w tym momencie... Choćby nawet, znaczy jego to najpierw trzeba... wyremontować, a być może nawet wybudować jeszcze raz. Być może, no już materiały, które tam są, które były użyte i które już do dnia dzisiejszego są, tak naprawdę to chyba ani razu z tego, co ja pamiętam, nie było w ogóle serwisowane. Nie wiem, mogę się mylić, ale ja nie pamiętam, żeby był w ogóle ktokolwiek tam, żeby tego dopilnowywał. Wiem natomiast, że było chyba jakieś zawody, zaraz po otwarciu chyba skateparku, no i na tym się zakończyło. No ja bym chciał przede wszystkim wykorzystać jego, jeżeli oczywiście spełnia normy po modernizacji, po naprawie jego, byłby spełniał normy, byłby bezpieczny, to oczywiście zostawić w takiej formie, bo nie wiem jak w dniu dzisiejszym, ale w momencie, gdy powstawał, to był to chyba jeden z najlepszych skateparków w ogóle tutaj w Warmii i Mazurach, no nie? I tyle lat upłynęło. Tylko miał skatepark tą... tego pecha, że za chwilę po Alickim przyszedł Szymborski i uznał, że skatepark to jest Alickiego i on nie będzie go tam, znaczy uznał, nie powiedział tego oficjalnie, ale tak traktował to jako nie swoja rzecz. I dlatego może nie używana. Być może dlatego nie używana, ale tam naprawdę, żeby cokolwiek robić... Ale wiesz, to tak trzeba go zmodernizować, naprawić przede wszystkim, no bo to jest... No jest niebezpieczeństwo, że tak powiem. No. I przede wszystkim moim zdaniem, jak uważam co do tego skateparku, no to ja bym chociażby taki, wiesz, w stylu amerykańskim niski płotek dookoła zrobił, nie? Mhm. Tego obiektu. Okej. Okay. Tu jeszcze napisałeś, że otwarte obiekty sportowe, nie wiem, też znów powraca to słowo otwarte. Uważam, że w Piszu jest zamknięty, nie wiem, dostęp do obiektów sportowych. No ja na przykład Orlik. No, jest jakiś problem? Myślę, no, że... To znaczy, nie tyle, że jest problem z tym, tylko ja uważam, że on powinien być cały czas otwarty. Nie, że są wyznaczone, wiesz, bo tam jest oczywiście... Ostatnio nawet byłem tam przed Orlikiem i były, wiesz, godziny wyznaczone na użycie tego obiektu dla szkół. To jest zrozumiałe, no bo to podlegają pod szkoły te obiekty i tam dofinansowanie stricte tam też pod szkoły były brane. Oczywiście to jest prawda. Natomiast ja uważam, że nawet jeżeli to gdzieś tam pod szkoły podlega, no to na przykład, wiesz, jak chodzą dzieci w ciągu tych godzin lekcyjnych, no to ten Orlik w ciągu godzin lekcyjnych bardzo często jest zamknięty, bo de facto jest użytkowany przez szkołę, przez uczniów, natomiast tam nikt nie gra, tam nikt nie chodzi. Dlaczego go nie otworzyć i żeby w tym czasie na przykład ktoś, wiesz, na przykład nie pójdzie do szkoły z jakichś tam wielu przyczyn, dlaczego nie mógłby jego używać? Wiesz, przychodzi klasa ze szkoły, no nie? No to wtedy taki chłopczyk może, wiesz, sobie zejść, okej, przyszła klasa, no to używajcie sobie jego, natomiast wiesz, postawić, zamknąć, gdzieś tam wyznaczyć godziny i gdzieś tylko umawiać się na godziny, tak jak mówię, ja wielokrotnie grałem też na Orliku, to wiesz, były tam umawiane godziny, sobie pograliśmy fajnie, to jest bardzo fajny obiekt, trzeba je wykorzystywać jak najbardziej, natomiast ja uważam, że powinny być cały czas otwarte dla wszystkich po prostu. Ja mam takie generalnie doświadczenie, że raczej młodzież pomimo dobrej infrastruktury dosyć takiej sportowej, jak na warunki piskie oczywiście, bo ja nie chcę przerwać. Młodzież rzadko korzysta, chodzę na ping-pong, no to tej młodzieży jest mało tam. Wiesz, problemem jest to, nie? No niestety, no właśnie dlatego trzeba troszeczkę odciągnąć, a mówiąc dobra o młodzieży, jeszcze oprócz młodzieży sportowej, bo widzę, że tylko generalnie w Twoim programie tylko dla takiej młodzieży się znalazło miejsce, co dla innych, którzy sportem się nie interesują, jakaś kultura, nie wiem. No oczywiście, no ja mam w zamysłach, żeby, skoro jesteśmy miastem turystycznym, skoro wiesz, w sezonie jest tam gdzieś więcej tych turystów, no ja uważam, żeby przede wszystkim nie robić 2, 3, 4, czy tam oczywiście w cudzysłowie, bo zaraz tutaj mówię, albo było 5, a nie 4 albo 3, tak tylko w cudzysłowie kilka imprez w ciągu lata, w ciągu kilku miesięcy. To miasto powinno żyć. Dlatego w tym mieście powinno, wiesz, dla młodzieży tak naprawdę organizować wszelkiego rodzaju jakieś atrakcje, czy to turystyczne, no mamy dostęp do jeziora, do rzeki. Gmina musi wychodzić z takimi inicjatywami, żeby po prostu tą młodzież przede wszystkim zatrzymać w naszym mieście. Okej. Bo to jest taki, wiesz, nie? Bo wyjeżdża duża liczba młodzieży. A plac Daszyńskiego, co masz do placu Daszyńskiego dzisiejszego? Kolorowy ja musi być bardziej, więcej kwiatków. Znaczy, bo ja oczywiście rozumiem, jest taki trend w internecie i doskonale go znam, że kiedyś to było tak przyjemnie, fajnie. Mhm. Plac Daszyńskiego był taki kolorowy i w ogóle z tym, że ludzie zapominają, że to jest troszeczkę takie gadanie, kiedyś to w ogóle było lepiej, byłem młodszy, mniej było stresu, więcej energii, mniej było parcia na, nie wiem, pieniądz i w ogóle. I wtedy był ten plac Daszyńskiego, mało kto pamięta, że był było mnóstwo odchodów ptasich, klomby były niewykorzystane, one były po prostu, był trochę zagracony. Ja oczywiście troszeczkę przekór innym mówię, że plac Daszyńskiego powinien być placem, a nie parkiem, bo mamy dużo parków, tak, mamy dużo lasów, tak, mamy bardzo dużo liczby, a miejsce dla społeczności obywatelskiej powinien być plac, tylko że oczywiście bardziej zadrzewiony, ale to się dzieje. No nie wiem, ja widziałem, tam jakieś rośliny są. Tylko... Słuchaj, ale one nie ochronią ciebie na przykład przed dużym słońcem, no nie? No bo muszą jeszcze trochę podrosnąć. Być może. Ale nie? Dlaczego nie można, słuchaj, żyjemy w XXI wieku, można zadrzewić większymi, dużo większymi drzewami, czy nie? No ale to oczywiście, że można zadrzewić. No normalne, wiesz, sadzić małe drzewko, to jest normalne, logiczne, że on długo lat będzie rosł. Tylko jak zadrzewimy... Tylko, że jak zadrzewimy, zrobimy park z daszyniaka, to za chwilę znajdą się tacy, którzy mówią, kurde, nie, ja nie mówię, wiesz, żeby na daszyniaku nie można zrobić normalnego tego, imprezy, jakiejś apelu, jakiejś, nie wiem, przemówienia. Wy powinniście w ogóle stawać tam na krzesełku i robić przemówienia. Ale mamy ulicę Targową. O, to teraz na ulicy Targowej to będzie można, aha, na ulicy i tej Targowej i na targowisku, tak? No tym teraz, obecnym targowisku, tam można przecież imprezy robić. Na plaży można robić imprezy, nie tylko Prestige Cars po raz w roku. No trochę tam się jeszcze dzieje innych imprez, nie tylko twoje imprezy się tam... Nie, no się śmieję, wiesz, ale wiesz, taki. A propos Cars, no to powiem ci, że największy problem daszyniaka są Cars, właśnie samochody. Czyli jest ich po prostu zwyczajnie za dużo. Za komuny, kiedy był ten stary daszyniak, zdjęcia są piękne, tam przyjedzie jakaś syrenka, jakiś fiacik przyjedzie, a dzisiaj po prostu jest samochód na samochodzie i dlatego się zrobił z daszyniaka jeden wielki parking i dlatego jest ten problem. Wiesz, jak jest często 2 lub 3 samochody na osobę, no to niestety tak się dzieje. Już takie, no niestety takie czasy mam. No, a ludzie różnie są podzieleni w tej sprawie i zawsze będą, także jeżeli cokolwiek byś nie zrobił jako burmistrz, radny, czy jako po prostu mieszkaniec, będziesz wrogiem części społeczeństwa, która chce tam po prostu ogródek, jeszcze panie, które chcą tam pielić i w ogóle grzebać w ziemi, chociaż tutaj ja mówię właśnie. Tak jak wspomniałem wcześniej o tej sprawczości, co ty wspomniałeś o tej sprawczości, to właśnie chodzi o to, żeby wszelkie tego typu rzeczy, wszystkie konsultować z mieszkańcami. Nie może być tak, że my się dowiadujemy po fakcie, nie? Że coś się będzie działo. Trzeba to konsultować. No moim zdaniem bynajmniej, ja wychodzę z takiego założenia, oczywiście, że po prostu... Oczywiście i to też tutaj wspomnę to, o czym mówisz, czyli budżet obywatelski, tak? Chciałbyś, żeby mieszkańcy partycypowali w tym wydawaniu pieniędzy publicznych, czyli tak, 0,5%? Czyli co? 0,5%, tak. Tutaj 800 tysięcy w przypadku tego roku. Przy dzisiejszym budżecie, no nie? Wiadomo, wiesz, na ile by pozwalał budżet, no nie? No wiesz, ile, tylko że ja tutaj też chciałbym trochę powiedzieć, że zazwyczaj jak przeglądam, może nie wszystkie oczywiście, ale jest wiele takich projektów bardzo, bardzo dziwnych wchodzi w takie bardzo, bardzo dziwne projekty wchodzą, bo ktoś tam na przykład miał dużo osób na Facebooku i zgromadził te osoby i mogą być czasami głupie pomysły. Albo przykładowo... Jeżeli masz... No dokończ. No jeszcze jeden. Fundusz Sołecki. Było coś takiego przez jakiś czas u nas. Tak jak pierwszy rok było ok, bo tam... No fundusz sołecki to jest do tej pory, nie? Ale... No wiesz, ja nie wiem, fundusz jak on działa i czy jest chyba, nie wiem. Jest, fundusz sołecki jest i to w zależności, która z miejscowości, czy większa, mniejsza, czy on się troszeczkę różni jeden od drugiego, no nie? Ale jest fundusz sołecki. No jest, tylko że jest fundusz sołecki, ale on nie działa tak. Ja przykładowo jestem mieszkańcem wsi, ale jestem mieszkańcem wsi i o tym funduszu sołeckim nic nie wiem w tym momencie. Czyli trzeba się bardzo tam zainteresować, bardzo chcieć, żeby po prostu te pieniądze wydawać. Chyba lobbować to wszystko. tak naprawdę, no nie? Ale to się nie sprawdza. To jest na zasadzie wymyślania dodatkowych pieniędzy, czy tego. Po to wybieramy mądrych ludzi, żeby ci mądrzy ludzie... No oczywiście nie jestem przeciwny budżetowi obywatelskiemu, funduszowi społecznemu, funduszowi sołeckiemu, ale... No ale wybieramy was po to, żebyście mądrze wydawali pieniądze i żeby nie... No, a kto mądrzej wyda pieniądze, jak nie osoby, które de facto płacą w podatkach te pieniądze? No tak jak na przykład ja jako przedsiębiorca, no wiesz, ja na przykład jak wydam jakąś tam kwotę, no to ja każdą złotówkę, wiesz, obrócę dwa razy i ją zobaczę, no nie? O, brzmi jak Szymborski, brzmi jak Szymborski sprzed dwóch kadencji. Proszę cię, nie mów tego. A właśnie, a mógłbyś powiedzieć na temat innych kandydatów? Co myślisz o innych kandydatach? Komu ci bardziej ciepło, a komu mniej? No, mi do nikogo nie jest temat ciężki, trudny, ale wiesz, jesteś kandydatem na burmistrza, masz odpowiedź. Ja każdego tak naprawdę równo traktuję, nie mam złej krwi do nikogo, naprawdę, czy to do pana Dariusza Kaczkowskiego, czy to do Mariusza, do pozostałych kandydatów, nie mam złej krwi, po prostu, no wiesz, każdy ma równe szanse, każdy może wystartować, spróbować, ja gdzieś tam nie mam tak jakby napięcia do nikogo, no nie. A Szymborski? Ja też nie. Nie masz, okej. Okay. Jest człowiekiem, no jesteśmy ludźmi wszyscy, wiesz, no każdy ma tak naprawdę... Ale ja nie mówię o tym, jaki on jest, czy tam prywatnie, tylko mówię o stylu rządzenia, o zarządzaniu, o tym jak... Wiesz, jakbym uważał, że jest wszystko okej, to bym nie startował. Rozumiem, dobrze. A jeszcze wrócę trochę do tych świetlic i w ogóle Bo generalnie przeanalizowałem ten twój program. To jest taki bardzo promiejski, czyli dla mieszkańców gminy jest, dla miasta mówiąc, bardziej. Poza miastem jest bardzo mało. Jedyna wzmianka to w twoim tutaj jest programie to otwarta świetlica. Otwarta, ale co dalej? Co dalej, jak ktoś otworzy świetlicę? Wiesz co, teraz jak bardzo często jeżdżę po tych wsiach, po tych miejscowościach w gminie naszej, dużo się słyszy, że chce dużo osób, wiesz, skorzystać, coś zrobić na świetlicy, ale często na przykład mają problem, bo świetlicowa nie może otworzyć, coś takiego, ale wiadomo, trzeba tak jakby umówić się, no nie? Gdzieś tam na daną godzinę i wtedy przyjdzie. Natomiast ja bym chciał, żeby każda ze świetlic, jakkolwiek zwał, bo nie wszyscy posiadają świetlice, nie wszystkie wsie posiadają, natomiast tam, gdzie są te świetlice, no to przede wszystkim one muszą być otwarte, w cudzysłowie, przyjazne dla wszystkich mieszkańców tej danej wsi, żeby mogli po prostu, wiesz, w czasie wolnym nawet, w każdej chwili pójść sobie na świetlicę z dzieckiem, pobawić się, wiesz, film jakiś wspólnie obejrzeć, kino jakieś tam zrobić, wiesz, tego typu rzeczy. No i tutaj wracając też do świetlicowych, no to nie może być świetlicowa opłacana z funduszu sołeckiego. Mhm. Moim zdaniem, bo do tej pory tak się dzieje, no nie? Moim zdaniem fundusz sołecki powinien być na takie podstawowe wydatki. Czyli na przykład tam, wiesz, brakuje, no nie wiem, pomalować lokal, takie drobne, no nie? Ale na przykład już płacąc dla świetlicowej za właśnie te otwieranie świetlic i może to też przyczynia się do tego, słuchaj, że te świetlicowe tak im się po prostu może nie chce tego robić, no bo wiesz, to właśnie w ten sposób wygląda. Ale jakbyśmy na przykład zatrudnili chociażby, tutaj rzucam taki przykład, chociażby na pół etatu, to pewnie i by cały etat się przydał. No tak, ale Dariusz, była już taka inicjatywa jak otwarte świetlice i to się tak szybko dosyć wypaliło, bo tak naprawdę młodzież, ja tak pytam, czy po swoich dzieciach, czy po innych znajomych, też jesteś mieszkańcami wsi i tak naprawdę nie ma co robić w takiej świetlicy, żeby odciągnąć ludzi od zajęć, które mają w domu, od filmów, kin domowych, czy jakichś innych rzeczy. Wiesz, to nie można teraz zrobić wszystkiego po taniości, a jest 43 sołectw. 43 sołectwa, to takich pół etatów, o których mówisz, jest 43, to się robi 22 etaty. I teraz skąd to wszystko pieniądze wziąć? Wiesz co, z gminy, no a skąd wziąć pieniądze? No z gminy, tylko że wiesz, tylko że po pierwsze trzeba było tym ludziom zapłacić w świetlicach, tak, po drugie też wyposażyć świetlice, bo one są słabo wyposażone. Masz maluch. Właśnie o tym mówię. Przede wszystkim my byśmy chcieli zrobić, pierwsze co, zrobić audyt wszystkich świetlic, wszystkich. I tutaj, tak jak mówisz, właśnie ten nasz program jest tak bardziej dla miasta i że mało dla wsi, no nie? Natomiast my byśmy chcieli... To, co można zrobić, to oczywiście tak jakby, ja to zawsze powtarzam na spotkaniach, my na nowo koła nie wymyślamy, my byśmy chcieli po prostu wyrównać standardy życiowe we wszystkich wsiach, bo wiesz, jedna wieś ma oświetlenia, chodniki ładne, wszystko wiesz, ładnie, pięknie, natomiast druga, no nie ma nawet ulicy, no nie? I my byśmy chcieli przede wszystkim zacząć od tego, żeby każda wieś była równa jedna drugiej wsi, żeby nie faworyzować żadnej, że wiesz, no jedna ma dużo więcej, a jedna nie ma nic. No ale tutaj też muszę troszeczkę przerwać, ponieważ robienie tego typu rzeczy to jest tak jak robili u nas ten place zabaw. I w jednej wsi był używany ten plac, w drugiej stał nieużywany. Tak samo by było tutaj, że jakbyś dla każdej po tyle samo dał, no to jedni byliby bardziej... Poczekaj, ja tylko skończę. Jedna wieś jest bardziej zaangażowana, w jednej wsi jest więcej osób, w jednej wsi są potrzeb, no nie porównasz, nie wiem... takich szczech wielkich do Snopek czy Maldanina, gdzie jest dużo więcej osób i jest więcej zaangażowania. Dlatego tutaj mówię, że prowadzić audyt tych świetlic, które wymagają na przykład świetlice modernizacji, no to je zmodernizować, doposażyć, no ale to wszystko oczywiście po konsultacjach z mieszkańcami. Tak jak wcześniej wspomniałem, wszelkie kroki, wszelkie takie, wiesz, inwestycje, nawet modernizacje powinny być konsultowane z danymi mieszkańcami. Jeżeli tutaj mówimy o wsiach, no to z daną wsią, z danymi mieszkańcami danej wsi muszą być po prostu konsultowane, no nie? Mhm. Tutaj pytanie się pojawiło. Jestem ciekawy programu 2 godziny dla dzieci. Proszę powiedzieć, jak pan przewidział finansowanie, z jakiego źródła oraz czym się różni Urząd Marszałkowski od Urzędu Wojewódzkiego? Dziękuję. Tak chciał ktoś zapytać jeszcze tak uszczypliwie, mi się wydaje, na koniec. No Urząd Marszałkowski to jest Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki to jest Urząd Wojewódzki. Ale czym się różni? Tutaj nazwą. Wiesz co? Powiem ci, czekaj, jestem ciekaw programu 2 godziny dla dzieci. Proszę wiedzieć, jak pan przewidział finansowanie, z jakiego źródła, tak? Może powiedz coś o tym programie. 2 godziny dla malucha, tak? 2 godziny dla malucha. Bo to troszeczkę wygląda jak ta świetlica, czyli kolejne wydatkowanie pieniędzy. Skąd, jak i dlaczego? A nie, tutaj my byśmy chcieli, tutaj wrócę do PDK-u również. Bo tam będzie dużo pomieszczeń, które no trzeba będzie wykorzystać. Nie będzie można zostawić takiego pustostanu, będzie trzeba to wszystko wykorzystać. Natomiast tutaj byśmy chcieli zrobić w ten sposób, żeby po prostu te 2 godziny dla dzieci, czyli 2 godziny dla malucha, w zasadzie również też dla rodzica, tak jakby, to by było też za taką symboliczną opłatą, nie za darmo. Mhm. I na przykład, wiesz, nawet można, wiesz, z zewnątrz osobę, oczywiście wykwalifikowaną i wiesz, wyszkoloną, można by było z zewnątrz na przykład kogoś, może nie zatrudnić, a udostępnić taki punkt stricte pod ten program, żeby po prostu mógł sobie gdzieś tam ktoś, wiesz, zarabiać. Może nie byłyby to jakieś potężne pieniądze, natomiast tutaj finansowanie by było po prostu z zewnątrz od osób, które by po prostu przyprowadzały te dzieci. No i oczywiście, żeby to, bo tutaj, no ale to jak to wyjdzie, wiesz, no kurczę, nikt o tym nie będzie wiedział, trzeba to lobbować, promować, pokazywać ludziom, że jest taka możliwość. No i myślę, że znalazłyby się, czy to matki... Ale to byłoby w przedszkolach, to byłoby... Nie, to by było na przykład w lokalu w PDK-u. dajmy na to, w jakimś tam lokalu, prawda? Mhm. Tak przykładowo ja zawsze tutaj będę wracał do tego PDK-u, bo tam będzie po prostu dużo tych pomieszczeń. Dużo pomieszczeń. I byłby to lokal, który byłby albo poprzez PDK zarządzany, bo i tak byłby w PDK-u, i tak PDK by płacił, że tak powiem, wiesz, podatek za ten, za budynek, prąd, woda, tego typu rzeczy, a dodatkowo można by było stworzyć, wiesz, pomieszczenie, w którym taki punkt dla dziecka, w którym byłaby przeszkolona osoba, są też dofinansowania na przykład z programu Maluch Plus na przeszkolenia, na doszkolenia pedagogiczne, wychowawcze. No i w takim punkcie byłaby, wiesz, jedna osoba na przykład, czy dwie, w zależności od zainteresowania oczywiście, która by opiekowała się tymi dziećmi, gdzie rodzic by po prostu zostawiając takie dziecko, by się zdecydował, czy godzinę, dwie, trzy, czy nie wiem, na pół dnia, bo tutaj wiesz, 2 godziny to jest taka po prostu typowa nazwa tylko dlatego, ale to rodzic by sobie wybrał, wiesz, oczywiście nie przesadzając, że na cały dzień, tak jakby, wiesz, bo to są przedszkola od tego i żłobki. Natomiast tutaj chodzi, żeby gdzieś tam po pracy na przykład, wiesz, czy ktoś nie ma, że tak powiem, czasu załatwić swoich takich potrzeb, czyli jakieś, wiesz, w urzędzie, u lekarza, czy nawet gdzieś do spa pójść, jakby sobie odstarczał, może to trochę brzydko brzmi, dziecko do takiego punktu, zapłaciłby za tą godzinę, dwie, trzy, przykładowo tam, nie wiem, no jakąś po prostu sumę ustaloną oczywiście wcześniej, no i to by tak jakby samo na siebie uważam, żeby zarabiało, bo i tak te pomieszczenia będą w PDK-u, no nie? No tak, ale to musi być, pamiętaj, że to... Dzieci nie może zostawić byle jakim osobom, to muszą być też osoby przygotowane pedagogicznie. Mówię, tak, no właśnie o tym mówię, przeszkolone odpowiednio oczywiście, żeby były bezpieczne, na pewno pod okiem właśnie takich ludzi, które są przeszkolone. No to jest takie normalne, moim zdaniem. I jeszcze chciałbym zapytać już tak z programu na koniec o te wybiegi dla psów. Po co i gdzie, dlaczego? Na osiedlu Wschód pewnie, bo wszystko co robisz to na osiedlu Wschód. Bo tam są do tego miejsca przygotowane. No ale jak ja bym miał pieska i bym mieszkał na 1 maja, to ale bym to byłby zaczątek. Nie, to byłby zaczątek. No tak, ale... Wiesz, zacząć zrobić punkt przede wszystkim, zwykły punkt taki, wiesz, ogrodzony kawałek działki z jakimiś tam przeszkodkami dla zwierząt, z pojemnikami na odchody, bo ich w ogóle nawet na zwykłe śmieci u nas w Piszu brakuje, a co mówiąc na odchody, gdzieś to tam też pewnie się powie, no ale były i zaczęli ludzie zwykłe śmieci tam rzucać, no i dlatego zostały zabrane. No. Gdzieś tam trzeba to lobbować, trzeba ludzi edukować, no słuchaj, no od razu Rzymu nie zbudowano, prawda? Od razu człowiek nie urodził się kompetentny i wykwalifikowany. No dlatego no, myślę, że takie wybiegi dla psów, one działają w innych miastach i kilka tak jakby wybiegów w jednych miastach powstają, no nie? I tworzą się następne, na przykład we Wrocławiu. No to chyba to działa, prawda? No tak, ale wiesz dobrze, że w tym momencie musiałbyś wybrać, bo mieszkająca Mickiewicza nie pójdziesz na wybieg na osiedlu Wschód. I teraz takich akcji jak Psia Kupa, były takie akcje w Piszu, wszystkie te akcje, bo generalnie zauważyłem, że dużo jest z twojego programu rzeczy, które już generalnie ktoś kiedyś wprowadził i te rzeczy po prostu upadły. Parku dla zwierząt nie było takiego wybiegu. Wybiegu nie, no ale tam się psy pogryzą, a za nimi właściciele, ktoś to będzie musiał sprzątać. Odpowiada właściciel, no nie, no to już wiesz, no tutaj nie możemy odpowiadać za każdego właściciela i czy ma, wiesz, to właściciel wie jakiego ma psa, tak? I czy on może z nim wyjść. Może, wiesz, z nim wyjść do takiego miejsca. Pani Iwona pisze, PDK powinien być ogólnie dostępny 2 godziny odpłatnie za zajęcia, bzdura. Co z dziećmi na wioskach? Dojechać i jeszcze płacić. No właśnie, gmina dla wszystkich. Jeszcze raz? Symboliczną kwotę. Tutaj nie mówi nikt o jakichś potężnych, wiesz, kwotach. Mhm. Po prostu, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli będzie dużo tych pomieszczeń w PDK-u, tak jak wspomniałem wcześniej. Je trzeba po prostu, to będzie obowiązek je wykorzystać. I wiesz, no, pomieszczenia, które będą w PDK-u, muszą być wykorzystane i jeżeli można wykorzystać no, tego typu inicjatywy, no to dlaczego nie? Mhm. Dużo w tym PDK-u będzie się działo za twojej no, kadencji. Musi. Po prostu musi. No wiesz, no, PDK-u nie zburzymy. To jest normalne, że trzeba go dokończyć, jaki jest, że trzeba go skończyć, zamknąć, znaczy nie zamknąć, wiesz, żeby nie był dostępny, tylko zamknąć ten temat budowy PDK-u, no i trzeba dziś, go wykorzystywać. Dziś już brakuje personelu w przedszkolach, czyli pojawiają się jakby no, problemy, które rzeczywiście trzeba będzie rozwiązać, bo tego będzie cała masa. Tak jak jest personelu w przedszkolu, brakuje. Problem z tą lokalizacją, czyli gdzie gmina, gdzie wieś i w ogóle, która dzielnica. Będziesz miał na głowie naprawdę dużo rzeczy. Tym bardziej... Ale słuchaj, ja się obawiam, no. Biorę ciężar na barkę. Tym bardziej, że program, który tak przejrzałem, on jest takim troszeczkę koncertem życzeń, czyli nie weź mi tego za złe, ale ja widzę tutaj same jakby wydatki, które nie widać, za mało jest w tych programach źródeł finansowania. Troszeczkę jakbym wszedł... No żłobki, przedszkola i tego typu rzeczy, no masz program Maluch Plus na przykład. Nie? Ale troszeczkę tak jakbym wszedł, do sklepu z zabawkami i mówił: synek, co chcesz? I to możesz wieść wszystko, nie? Trochę brakuje mi tego źródła finansowania. Skąd pieniądze? No z programów unijnych, których jest bardzo dużo. No ja z perspektywy przedsiębiorcy wiem o nich. Ich jest mnóstwo. Jest bardzo dużo tak naprawdę programów dofinansowujących wiele rzeczy. Czy to przedszkola, czy to jakieś inwestycje, o których no, każdy powinien wiedzieć i no, z których po prostu trzeba korzystać. One są na wyciągnięcie ręki. Tutaj ktoś jeszcze potrzebuje tego sprecyzowania, kto odpowiedzialny za pozostawione dziecko, że została odpowiedź bez treści. No osoba kwalifikowana, która by tam była, prawda? Czy jakiś no wykwalifikowana po prostu osoba, no. Przelecimy jeszcze parę pytań na koniec od osób, które oglądają. Czy posiada Pan wiedzę, jaki koszt utrzymania basenu obecnie, jaki będzie po tych modernizacjach, o których Pan pisał we wpisach? Możesz przytoczyć, o czym pisałeś, jeżeli pisałeś? Tutaj wiesz co, myślę, co do kwoty kosztu utrzymania basenu, no to ja będę mógł, nie znam, będę mógł powiedzieć o kosztach utrzymania basenu, jak zostanę burmistrzem, no jak gdzieś tam będę miał wgląd do wszelkiej dokumentacji, natomiast gdzieś tam pewnie, może jest tam zapisywane, ale jeżeli chodzi o te wpisy, no to czekaj, będzie po tych modernizacjach, które Pan wpisał. Ja pisałem, wiesz co, wrzuciłem jakiś czas temu, to myślę, mi się wydaje, że to chyba o to chodzi, wrzuciłem jakiś czas temu post, może z miesiąc, półtora, mniejsza o to. Wrzuciłem post nawiązujący do właśnie wykorzystywanych dofinansowań przez Ełk, tak, to było przez Ełk, który dostał, kurczę, żeby nie skłamać, chyba 30 chyba milionów na rozbudowę basenu, tego, który mają. Ja coś tam widziałem gdzieś kiedyś na Facebooku. Tak, ja tu wrzuciłem, wiesz co, ja tu wrzuciłem... Że basen w Piszu, akwapark, ale nie w Piszu, tak? Coś takiego, to wiesz, to takie było łapiące po prostu taki clickbait, nie? Okay. Zrobiony, żeby wiesz, łapało. No i dużo też otrzymałem wiadomości, że kurde, czytają, ale fajnie będzie, a to jednak nie wpiszę. To jak ja kiedyś napisałem to parę razy było tak jak na Prima Aprilis, zawsze coś wymyślę i potem mam problemy, bo pytają ludzie, kiedy to będzie, a na Prima Aprilis coś wyskoczyło. Tutaj jeżeli chodzi o, wracając tutaj do pytania, jaki będzie po modernizacjach? No na pewno, jeżeli ja uważam, znaczy po modernizacjach chodzi o to, żeby to nie było pomysł dla Pisza, to był tak jakby rzucony tylko, chodzi o ten wpis, rzucony tylko pomysł, z których wynikało, że są programy, z których można korzystać i ja tylko tutaj nawiązałem po prostu do naszego basenu, który od wielu, wielu lat wymaga inwestycji, modernizacji, rozbudowy. I to tylko tutaj nawiązałem do tego, że, bo często się pojawiały odpowiedzi, że no nie ma pieniędzy, brakuje funduszu i wiesz, jak padały pytania na jakieś tematy, no to często słyszeliśmy odpowiedzi, że no nie ma pieniędzy. Natomiast są pieniądze i to w Ełku, właśnie Ełk jest przykładem, który zaczerpnął 30 milionów, z czego 80 z dofinansowań unijnych. No nie? Tutaj broń Boże nie chodzi, żeby w Piszu budować aquaparku, aczkolwiek może by to chociaż ściągnęło tych turystów do nas, dużo większą liczbę. Tutaj tylko właśnie chodziło o to, żeby po prostu pokazać, że są projekty, z których powinniśmy korzystać, bo korzystają inne miasta z tych samych województw. No i tutaj tak naprawdę tylko o to chodziło. A jakie będą koszta po modernizacji? No to na pewno byłyby uzbrojone w fotowoltaikę, w jakieś, wiesz, pompy ciepła, które gdzieś tam by dawały tak naprawdę korzyści. No więc rozbudowa na tego typu rzeczy by miała też takie drugie odzwierciedlenie pod względem kosztów utrzymania, żeby to zrobić takie ekonomiczne, ekologiczne, żeby było, wiesz, tak jakby no zrównane to wszystko, zrównoważone. Jarek Anusiewicz pyta, jakie są najważniejsze inwestycje, najbardziej potrzebne, 3 konkrety. Od najważniejszej do 3 sztuki. Znaczy chodzi o istniejące, które już są, czy nowe? Nie, chyba wydaje mi się, że potrzebne, czyli jeszcze ich nie ma. Potrzebne. Wiesz co, no na pewno uważam, że jest potrzebna obwodnica, która w zasadzie już gdzieś tam jest procedowana, no ale jej nie ma, no nie? Wiesz co, najbardziej takie no, 3 konkrety no, pod turystykę. No, ja mam taki bardzo długofalowy pomysł, o którym nie mówiłem, bo to jest naprawdę na długie, długie lata, żeby wykorzystać te grunty, które są na skraju tak jakby jeziora Roś, naprzeciwko hotelu Roś. Po drugiej stronie, tam gdzie są hangary, tylko że troszeczkę dalej za hangarami, ten cały obszar, żeby tam zrobić naprawdę dużą inwestycję, która by się przydała względem turystycznym, żeby coś dla tych turystów, dla naszego miasta, no bo jest to miasto turystyczne. No i dla mnie też drugą taką w zasadzie inwestycją, którą, znaczy może to nie jest jakaś duża inwestycja, to byłaby inwestycja, tak jak ja wspomniałem w swoim programie, wizytówka Mazur, no nie? To jest na pewno taka jedna z najpotrzebniejszych inwestycji, nie wymagająca za dużego wkładu finansowego, która by tak naprawdę pokazała, że nasze miasto jest miastem turystycznym, nie przejezdnym. Wjeżdżamy do miasta naszego, do Pisza i po prostu nie ma nawet żadnego znaku szczególnego, który gdzieś tam, wiesz, z tyłu głowy by został dla turysty, że był faktycznie w jakimś mieście turystycznym, a nie tylko przez nie przejechał, no nie, nie zauważył. No my nie, chodzi o jakieś tablice informacyjne, czy chodzi o symbol miasta? Wiesz co, symbol miasta, z czym miasto się ma kojarzyć, tak? Chodzi mi na przykład, wiesz co, chodzi mi na przykład o takie po prostu wrota Mazur, bo no nie ukrywajmy, Pisz, są to wrota Mazur, a nie mamy takiego typowego, w cudzysłowie, witacza, tak jakby, no nie? Który nawiązuje do miasta mazurskiego, położonego nad jeziorem, nad lasami, pośród lasów. Moim takim pomysłem jest, żeby po prostu wjeżdżając do Pisza mamy pierwsze co rondo i te rondo jest jak zwyczajne inne ronda. zwyczajnie postawić na tym rondzie, no nie wiem, rzucam tutaj pomysły, kotwicę, na przykład jakiegoś rybaka, coś nawiązującego do Mazur, do miasta mazurskiego, czy nawet łódkę jakąś, wiesz, fajnie zagospodarować te miejsca i oczywiście ładne takie zwracające uwagę rzeczy, które by poniekąd dla turystów w głowie na pewno zostało, że byli faktycznie w takim mieście, wiesz, wracają do siebie gdzieś tam po urlopie i rozmawiają tam ze znajomymi i mówią, słuchaj, no gdzie byłeś na urlopie? No byłem tam w takim mieście, tam na Mazurach, mówię, ale jakie miasto? No tam taka fajna łódka jest na rondzie, jak wjeżdżasz, albo na przykład rybak, no nie? I już wiesz, albo możesz wygooglować, albo ktoś będzie mówił, o w Piszu, no faktycznie w Piszu, no nie? I już gdzieś tam wiesz, w podświadomości zostaje ten taki symboliczny punkt, taki przyciągający uwagę. Moim zdaniem to by trzeba było też w tak jakby w pierwszej kolejności zrobić, żeby tych turystów czymś zainteresować przede wszystkim. Wiesz, wjeżdża, nie przejeżdża. Ja rozumiem. No, potrzebne inwestycje, być może to ta trzecia to jest jakiś taki dodatek, ale... Takie upiększenie, no nie? Okej. Okay. Panie Dariuszu, dobry wieczór. Chciałem zapytać o Pana pomysł na to, jak zatrzymać młodych w Piszu. Mam na myśli perspektywy związane z pracą, szeroko rozumianą kulturą, dostępnym wszystkim i generalnie wszystkim, co powoduje chęć założenia rodziny w Piszu. Dlaczego warto byłoby zakładać rodzinę w Piszu, jeżeli chodzi o... Dobry wieczór, pomysł. Panie Artur. Chodzi mi zapytać pana posła, jak zatrzymać młodych w Piszu. No to przede wszystkim stworzyć dla nich takie miejsca kultury, stworzyć na przykład kiedyś KPS, dobrze mówię? Kiedyś były tego typu koncerty, żeby... Stylu, tak? Tak. No, coś na takiej zasadzie, bo no mamy tych imprez w Piszu, jest ich dużo takich typowo kulturalnych, takich kulturowych, nawiązując do naszego miasta, natomiast dla młodzieży ja bym pokusił się po prostu nawet w sezonie letnim, wakacje chociażby, żeby tego było więcej, żeby było więcej koncertów, imprez, żeby ta młodzież gdzieś mogła wyjść, żeby mieli po prostu miejsce do takiego fajnego spotkania, żeby wiedzieli, że na przykład w weekend, w każdy weekend, chociażby tylko w lato, w każdy weekend, nawet na tym placu Daszyńskiego, no nie, żeby nie mówić jakieś potężne nawet robić koncerty, tylko na przykład takie kameralne nawet, wiesz, żeby chociażby co weekend ktoś grał, no nie, żeby coś, cokolwiek się działo na tym mieście. No tak, ale no chyba jeszcze potrzeba pracy, tak? Trzeba mieć, żeby założyć rodzinę, trzeba mieć pracę. Tak, jeżeli no, zakładając rodzinę, no to trzeba mieć gdzieś tam pracę, no, nie ukrywajmy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pracę... Nie obiecasz tak jak Szymborski? Fabryki fotelików czy... Ja co mogę obiecać, to ja mogę rzetelną pracę ciężką na rzecz mieszkańców naszej gminy. I natomiast tutaj wracając do tych miejsc pracy, żeby mieli gdzie pracować, no to my byśmy chcieli stworzyć park inwestycyjny, no nie? Przygotować grunty, tak zwyczajnie przygotować grunty, uzbroić, woda, prąd. Oczywiście to na pewno by w mieście gdzieś tam, wiesz, te parki inwestycyjne były miejscem dla przedsiębiorców, które by no na pewno wymagało czasu, zanim gdzieś tam jakieś przedsiębiorstwo powstanie, bo to wiesz, nie ma tak, że o kurczę, Kaczkowski zostaje burmistrzem i za tydzień już mamy 50 miejsc pracy dodatkowych. No nie da się tak po prostu. Natomiast tutaj chodzi mi o to, żeby stworzyć parki inwestycyjne nawet na podobę Kolna. No nie? Do Kolna jedziemy, no z Kolna nas się śmiano, a teraz często Kolno z nas się śmieje, no ale ono się rozwija. Stworzyć park inwestycyjny, uzbrojony, media, woda, prąd, oczywiście droga dojazdowa, no i nie ściągać potężnego, nie wiem, produkcji, czy to jakiejś, nie wiem, potężnej produkcji, która by to firma miała na przykład, nie wiem, 300-500 i bym tutaj, wiesz, obiecywał 300-500 miejsc pracy. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby stworzyć mniejsze nawet te grunty dla kilku lub kilkunastu nawet przedsiębiorców, żeby mieli chociaż, wiesz, nie po 100, a po 10 tych miejsc pracy. No i 10 takich miejsc, to już mamy 100 miejsc pracy, prawda? No tak, ale takich działek zbrojonych to już trochę jest i one sobie leżą i czekają. Tylko tam, gdzie miały być po kurczakach, teraz no są. Jakby ktoś znalazł inwestor, to jeżeli są. Chodzi o kurczaki, no to ta działka jest na sprzedaż, zresztą w rękach prywatnych, tak? No to jest jeszcze tam trochę tych miejsc. Zresztą z tego co wiem, jest więcej działek w rękach prywatnych już po niezrealizowanych inwestycjach. No bo takie dziwne czasy były też, trzeba przyznać, że pandemia, wojna i te inne rzeczy spowodowały, że rynek stał się ciężki i w ogóle. No tak, to fakt. Jeszcze tutaj może jakie działania podejmie? My byśmy chcieli, wracając do tych parku inwestycyjnego, chcielibyśmy go stworzyć po tym dawnym Guadalupe, gdzie tam Guadalupe miało powstać. Zważywszy teraz, że tam będzie też obwodnica w tamtym rejonie przechodziła, no to wiesz, przedsiębiorca, no nie ukrywajmy, nie chce pchać się do miasta, do środka. To jest to uciążliwe, no nie? A tutaj mamy obrzeże miasta, obwodnica, bardzo fajny punkt. Tam stworzyć miejsca inwestycyjne i będzie hulało. No i oczywiście lobbować te miejsca i zapraszać inwestorów, rozmawiać z tymi inwestorami. Pytanie, jakie działania pan Darek podejmie? Domyślam, że to nie jest pytanie generalnie do burmistrza Pisza, ale w ramach gminy też jakie działania, żeby zaprzestać nadmiernemu ogrodzeniu jezior. W tym momencie nie ma możliwości swobodnego dojścia do linii brzegowej. No tam, gdzie są prywatne działki, no to za wiele, no co tam ani burmistrz, ani gmina raczej za wiele nie może zrobić, no nie, gdzieś tam jak są prywatne. Nie no, metr czy 1,5 metra od nie można zabudować. No chyba więcej. Musi być do swobodny dostęp. 2 metry? Nie tak, wiem. Tak. Chyba więcej tam jest. Natomiast jakie działania? No przede wszystkim, no żeby już na pewno więcej tych działek, które mają dostęp do wody, no nie wchodziły w ręce prywatne, no. Żeby zostawały w rękach gminnych i je wykorzystywać. Na przykład, nie wiem, do stworzenia slipów czy takiego swobodnego dojścia do wody. Witacz to jest jedna z najważniejszych inwestycji. Chryste Panie, wielkie dzięki Piszanin za takie rozmowy na żywo. Wielkie dzięki Piszanin za takie rozmowy na żywo. Takie rozmowy weryfikują cały obraz, obraz kandydata. Dobra, nieważne. Tym chciałem zakończyć naszą rozmowę, ponieważ no właśnie tu masz przykład, że będzie ciężko tak czy inaczej. Nawet jeżeli się wejdzie do tego, na ten fotelik burmistrza, to będzie dużo osób, które będą przeciwne, które będą jakieś... Ale to oczywiście, wiesz, no nie ma jeszcze takiej osoby, która, wiesz, by zrobiła wszystko dla wszystkich i by wszyscy byli zadowoleni. No nie ma czegoś takiego. Natomiast jeżeli oczekujemy zmian, to wprowadźmy te zmiany i wtedy oczekujmy tych zmian. Natomiast jeżeli nie zmieniamy nic, no to nie oczekujmy zmian. Dzięki Ci za rozmowę. Fajnie się pogadało trochę. Wiadomo, jeszcze będzie więcej tematów do dyskusji, jeszcze będziemy więcej rozmawiali. Nie wiem, może Ty chciałbyś coś powiedzieć, nie wiem, minutka od kandydata. Ja bym chciał, jak mogę, poruszyć jeden temat. Takiej, może to jest specjalnie robione, nie wiem. Natomiast wiem, że chodzą pogłoski od tam znajomych, od mieszkańców, że jak Kaczkowski obejmie burmistrzowanie, będzie burmistrzem, to zwolni wszystkich w pień z gminy i się sklonuje i będzie sam pracował. Nie wiem, kto powiela takie bzdury, bo to tam chyba około 100 osób tak pracuje. Dla mnie by było głupotą zwolnić. No nie wiesz kto może roznosić. Ale no kto? Tylko i wyłącznie ekipa Szymborskiego. No. Tylko i wyłącznie. Ja tego nie powiedziałem. No to powiedziałeś. No kto jest gwarantem? Kto miałby być tylko gwarantem tego stanu? Dlatego mówię, tutaj chciałbym sprostować, bo to naprawdę często, bardzo często się pojawiało. Znaczy ja nie mówię, ale to jest jedyna osoba poza 5 kandydatów, która mogłaby w ten sposób jakby rozsiewać. Dlatego tutaj nie, broń Boże, tu bym chciał właśnie wszystkich... Ja uważam, że jest bardzo, ale naprawdę bardzo wiele osób pracujących w gminie, z których jest potencjał, mają, znaczy chcieliby mieć możliwości, ale są po prostu blokowani i co wystarczy zrobić? Nie zwalniać ich, tylko im zaufać. Darku, muszę ci przyznać taką jedną rzecz bardzo zasadniczą. Jesteś bardzo kontaktową osobą i najbardziej z wszystkich, łącznie jeszcze z, jeszcze powiem później w innej rozmowie z kim, ale jakkolwiek dzwonię do ciebie, jesteś, odbierasz, szybko jest, no i można coś z tobą naprawdę. Staram się zawsze załatwiać, wiesz, na bieżąco wszystkie rzeczy, no nie? Ja zapraszam, nie chcę też w tym momencie już więcej pytać, bo tych pytań tam pojawiło się więcej. Poproszę ciebie, żebyś odpowiedział ludziom bo na te pytanie, jeżeli w miarę możliwości, na pytania, które są. One będą zapisane pod tym streamem, tak? Tak. To są pytania bezpośrednio z tego streamu, więc one będą. Można im odpowiedzieć, a ja zapraszam. Dlatego nie chciałem jeszcze dłużej, bo ja bym mógł z tobą rozmawiać i 2 godziny, 3. Jakby trzeba było, no. Ale wiesz, że jakbyśmy się nie wyprztykali, bo jeszcze będzie tak, jeszcze będzie debata przecież 3 kwietnia, tak? Gdzie są wszyscy zaproszeni. Na którą bardzo serdecznie zapraszamy do oglądania oczywiście. Tak, już przygotowujemy pytania i mam nadzieję, że będzie to ciekawe dla odbiorców. A ja dzisiaj jeszcze chciałem zaprosić na jutrzejszą rozmowę, która będzie też o godzinie 18:00 z panią Zuzanną Konopą. Także... Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja również zapraszam. Również zapraszam i życzę miłego weekendu i zachęcam do przyjścia i też ciebie do oglądania jutro może z kontrkandydatką rozmowy. Pokuszę się obejrzeć. No jak jeżeli będzie oczywiście chwila na to, to jak najbardziej. Nie ma problemu. Ja nie mam, wiesz, problemu z nikim czy to. No, tak powinno być. Zauważyłem. Także dzięki jeszcze raz i... Dziękuję bardzo, Krzysztof. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali tą transmisję. I do usłyszenia. Dzięki.